Szczęść Boże, coś wam powiem. Obrazy wojny i zagłady, o jakich ostatnio słuchaliśmy, przerażają. Natomiast dziś wyłania się nadzieja, którą daje pączek na drzewie figowym. To dopiero zalążek, ale on sam już pokazuje, że w obliczu zła dzieją się także dobre rzeczy. Nie jak się mają do ludzkich tragedii, ale jednak. Mały pączek wzbudza radość życia. On zwiastuje życie. Słowo Jezusa nie jest słowem bez pokrycia. W tym słowie jest przekaz, że nawet najgorsze rzeczy, jakie mogą nas spotkać, nie są w stanie odebrać nam miejsca w niebie. Warunkiem jest oczywiście wiara w Boga. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie, zapewnia nas sam Jezus. Miłość Boga nie ustaje. Choć góry i pagórki mogą ustąpić, zniknąć, a wydają się nam, że nic ich nie ruszy, to powinno nas skłonić do pytania, czego ja miałbym zwątpić w tę miłość. Bo poczuliśmy wiatr w żaglach, poczuliśmy się pewnie w swoich działaniach, a przez to zapomina się o Bogu. Wszystko wydaje się być ważne, ale nie Bóg. I przez to ignorujemy znaki, jakie daje nam Stwórca. Słowo Boga to coś nieskończenie więcej niż uporządkowane dźwięki, które przekazują jakąś myśl. To jest sama boska myśl, która stwarza świat i podtrzymuje go w istnieniu. Przeminie postać świata, ale sam świat jako dzieło Boga nie przeminie. Przybierze kształt ostateczny, jakiego pragnie Bóg. To będzie nowa ziemia i nowe niebo. To samo dzieje się w Kościele. Doświadczamy kryzysu, ale nie znaczy, że on zniknie. Kościół przejdzie bolesny proces oczyszczenia. Przecież jest żywym ciałem Chrystusa. To oznacza, że sakramenty nie przeminą. Ani nie przeminie prawda, którą on głosi. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem dla każdego z nas, żebyśmy się stali takim pączkiem na drzewie figowym. Pączkiem pełnym dobra. Kruchym, niewielkim, łatwym do zgniecenia, ale pełnym Bożego życia i potrzebnym wspólnocie Kościoła. W naszym ludzkim życiu najważniejsza jest zatem miłość i dobroć, które są niezniszczalne i ponadczasowe. Kiedy żyjemy według zasady kochaj i daj się kochać, to nasze życie nabiera pełnej wartości. Odarte z egoizmu otwiera nas na działania Boga. Właśnie w otwartości naszego serca musimy upatrywać naszego zbawienia. Katechizm Kościoła katolickiego podaje, że Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie Wcielonym. Jest głoszone w całej Ewangelii. Przyszło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie możemy kapitulować. Wiem, że przychodzi zmęczenie, złość na różne sytuacje, rozgoryczenie. Ale nie możemy się poddawać. W takich sytuacji, gdy rezygnujemy, jest wiele. Matka, która przestaje upominać swoje dziecko żyjące w grzechu. Rodzice, którzy porzucają praktyki religijne. Ojciec, który zajmuje się bardziej pracą niż rodziną. To wszystko jest ucieczka od drogi świętości. To zamknięcie oczu na Boże znaki. Starajmy się żyć tak, aby pokazać ważność świętości i życia nią na co dzień. Nawet gdyby wokół nas nikt tak nie chciał żyć. Nawet gdyby wokół nas ludzie nie liczyli się z Bogiem, my miejmy Go w sercu. Droga do Królestwa jest często usłana kamieniami, przez które łatwo się potknąć. Nieraz na naszych ramionach znajdzie się krzyż. Ale pamiętajmy, że nie my pierwsi go nieśliśmy.